Cześć Malko. witam Was bardzo serdecznie. Dziś o godzinie 17 został wypuszczony na oficjalnym kanale EA kolejny film, ale taki już podobno. Dosyć doszczegóławiający tematykę gameplayu w FC25. Zresztą sam film nazywa się oficjalne szczegółowe omówienie rozgrywki. I wiem, że w środku jest, znaczy w tym filmie, jest lektor polski. Także słuchajcie, obejdźmy go sobie wspólnie, zobaczmy faktycznie co w tym filmie e, ciekawego się dowiemy. Sam film trwa 4 minuty i 28 sekund, więc e, dosyć mało czasu, żeby tak przekazać w tym materiale. Wydaje mi się więcej konkretów, ale zobaczymy. Może coś będzie ciekawego w FCQ, może będzie też jakiś urywek chociaż z gameplayu, chociaż na to dosyć wcześnie. No ale przekonajmy się. Lecimy. Oto FC-25. Gra, w której zarządzanie taktyką weszło na nowy poziom, a atmosfera meczów zapiera dech w piersiach. Wszystko, czego potrzebujesz na boisku i poza nim, aby wygrywać dla klubu. No, to powiem szczerze. Ostro wleciał lektor na sam początek. Powiem szczerze, dość mocno. Ale tutaj widzimy, no, wydaje się, urywek z tej, jakby, gameplayu, z tej perspektywy tej kamery, jej Sports Gamecam. Mm, no i tu widzimy tego winiego, który zgodnie z tymi nowymi rolami, którzy, które we FC25 się pojawią, no, będzie miał te takie zejścia charakterystyczne dla niego z lewego skrzydła, po to, żeby dostać piłkę na tą wolną Wszystko, strefę. Z przyjemnością przedstawiamy FCIQ, najważniejszą od ponad dekady zmianę w taktyce. FCIQ to zupełnie nowy fundament, który ma dać graczom pełną kontrolę nad zachowaniem zespołów. Sukces we FC nie polega już tylko na umieszczeniu najlepszego zawodnika na danej pozycji. Chodzi o umieszczenie właściwego... Ale przecież to to, że on mówi, że najlepszego zawodnika na daną pozycję, ale przecież wielokrotnie graliśmy... Na przykład w 4-3-2-1 w formacjach dawało się na środkowego pomocnika tego trzeciego środkowego pomocnika. Nie dawało się typowego środkowego pomocnika, tylko jakiegoś ofensywnego zawodnika, który na przykład miał dobry strzał finezyjny, albo z dystansu. No nie wiem, dajmy na to, w 4-3-2-1 często się grało środkowym pomocnikiem takim jak w poprzedniej edycji, nie wiem, Nkunku, bo miał dobre strzały z fałsza i niezłe rozegranie. Messi, Messiego można tam było wstawić. No, Putejas, ona też, chociaż nie, ona już jest typowa środkowa pomocniczka, ale Hansen można było w tej edycji też przedstawić więc tu już gracze, bazując na tym, co teraz jest w tej grze, we FC24 i w poprzednich edycjach, już w tym momencie jakby to było logiczne dla graczy, że wstawia się zawodników, niekoniecznie, że musi być środkowy pomocnik na pozycji tutaj e, środkowego m, pomocnika, tylko przecież potem w taktyce też się właśnie przesuwało tych zawodników do odpowiedniej formacji. Zawodnika ...w twoim systemie. Dobra, mamy Dzięki trochę z gameplayu. FCIQ masz teraz jeszcze większą kontrolę nad zachowaniem zespołu przy piłce i bez niej. W tym roku ekscytujemy się tym, że... Dobra, zobaczmy jak to tu wygląda. Czyli mamy, tutaj mamy jakby podgląd na Atletico Madryt, Real Madryt, Box to Box, Holding. No to są te role, to są te dodatkowe role, które są oprócz wytycznych, które, które będą. Z można łatwo odwzorować taktykę ulubionego menedżera. Przykładowo zamiast tradycyjnego 4-4-2, które bywa statyczne i chaotyczne, możesz ustawić swój zespół w bardziej płynnym i zrównoważonym stylu, przechodzącym między 4-3-3 i 4-2-3-1, coś zbliżonego do Realu pod wodzą Ancelotti'ego. Wow! No to jak takie taktyki w jak w Realu, realu można ustawić, ustawić, no to idealnie. <laughs> Bo Real gra znakomicie, nie? Ale bardziej... przecież tutaj mamy i tak w formacji ustawiamy. Build up style balance, defensive approach, czyli nastawienie w defensywie, to będzie agresywne, no ale tutaj jest jakby domyślnie ustawiona ta taktyka, i tak 4 3, 2 3 1 no ale pytanie, czy potem można jakoś jednym przyciskiem zmienić na drugą, czy? Zobaczymy. Chyba, że przez te role to do się do dana dana będzie dana zmieniać. No ale gameplayowo, ogólnie te animacje, ten gameplay, no to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. 90% podobieństwa widzę między FC24 a tym. Że nie wystarczy aktualizacja taktyk, aby gra była realistyczna. Chodzi też o odpowiednie wykorzystanie zawodników w systemie. Dlatego też wprowadzamy do FC rolę na boisku. No dobra. Stworzyliśmy model si poza grą, aby jak najlepiej określić rolę na boisku pasujące do poszczególnych zawodników. Wybierając właściwą rolę... I tu mamy na przykład role, które są dla Viniciusa dostępne, czy też w ogóle dla zawodnika, który gra w formacji, no bo to jest chyba ustawione 4, 2, 3, 1 jakieś, tak? W tym momencie. na przykład szeroki rozgrywający, tu był widoczny. To było jeszcze coś też widać. To był jeszcze, no typowy skrzydłowy. Typowy skrzydłowy, i tu jest nawet opis tego, że jest skrzydłowy, który zawsze będzie grał dosyć szeroko, grał przy linii bocznej. No i będzie tak naprawdę pomagał na flankach, czyli z boku, czy to w ofensywie, czy w defensywie, takie jest opiste. Wybierając tej właściwą roli. rolę, uwolnisz ich potencjał w nowy sposób, a każda rola ma wiele obszarów koncentracji. Plus lub podwójny plus oznaczają doświadczenie lub grę na światowym poziomie w tej konkretnej roli na boisku. Plus i podwójny plus tutaj to mi się kojarzy z tym tak, jak wprowadzali Playstyle. Zwykłe i z plusem. No. Musisz więc wyznaczyć właściwą rolę dopasowaną do danego piłkarza i całej strategii. Aby lepiej poznać sposób gry zespołu, sprawdź mapy aktywności zawodników, szczegółowe opisy każdej roli na boisku, dynamiczne podsumowanie taktyki oraz jak drużyna gra z piłką i bez niej. Ponadto, w razie potrzeby, gra zaproponuje rozwiązania. Znaczy, ogólnie odświeżenie taktyk jest, całego tego systemu taktyk jest zdecydowanie na plus, bo zobaczmy, że te taktyki, gdzie się gra na zrównoważonym, ofensywnym, superofensywnym, tam sobie ustawiliśmy własne taktyki, że bezpośrednie podania, że szybkie konstruowanie akcji i tak dalej, to taki system już obowiązuje. No, od FIFA. Od FIFA 17, chyba w 18, 19 jeszcze był lekki tego lifting, ale mniej więcej. Mniej więcej taka taktyka z tymi paskami. A nie, jeszcze w 17. dobra, jeszcze w 17 troszeczkę Inaczej te taktyki wyglądały, troszkę mniej rozbudowane były od 18 albo 19. Czyli już 5 lat, 5-6 lat bite. Tak samo od to wygląda sytuacji w meczu. Możesz nawet zmienić taktykę i obszar koncentracji padem kierunkowym. Jeśli spodoba ci się jakaś taktyka, udostępnij ją znajomym i obserwującym przy użyciu kodu danej taktyki. O! Fajnie, może teraz Wergang y, na przykład, czy ktoś tam będzie udostępniał kod taktyki <laughs> i będzie można podejrzeć. To również podstawa rozgrywki we wszystkich trybach gry. Przyjrzymy się bliżej trybowi kariery w jego omówieniu, ale FCIQ sprawia, że taktyka zespołowa i role na boisku są kluczowe dla sukcesu zespołu. FCIQ wpłynie również na podstawowe systemy w karierze związane z transferami, scoutingiem i szkółką juniorów. Z... No dobra, tylko ciekawe, czy na przykład FCIQ i tak nie będzie to działać tak, że jak masz tego Viniciusa, no to w zależności od tego. Nie no, skoro gameplay będzie w miarę podobny do FC24, no to i tak się będzie robiło jakiegoś sprint boosta, i tak prawdopodobnie jakiś stepover będzie dosyć skuteczny przy zejściu ze skrzydła, i tak zrobimy jakiegoś fake shota do środka albo skupterna, żeby tym winim na przykład nawinąć do środka i poszukać strzału finezyjnego. Czy ci zawodnicy. Lepiej będą wybiegać na wolne pozycje? Być może tak, no ale z drugiej strony no, robimy też to manualnie, prawda? Naciskając CL1 możemy też robić te creative run. Aktualnie naciskając CL1, wybierając prawą gałkę kierunek, w, jaką, w jakim dany zawodnik ym, będzie biegł. No i czy teraz to będzie się robiło automatycznie? Być może, być może tak. Być może już tylko na padzie zostanie, słuchajcie. Żeby pobiec lewą gałką i, i nacisnąć strzał, po prostu. I rozwój zespołu wykroczą daleko poza same oceny. W klubach FCIQ będzie mieć największy wpływ na konfigurację taktyki. Menedżerowie klubów i kapitanowie poczekalni będą mogli wybierać i dostosowywać taktyki oraz określać rolę w drużynie. Te taktyki wpłyną na zachowanie SI, co w przeszłości stanowiło wyzwanie w klubach. FCIQ daje większą kontrolę nad funkcjonowaniem zespołu, a co ważniejsze nad grą i ustawianiem się partnerów sterowanych przez SI. FC25 to światowa piłka pod każdym względem, jeśli coś jest częścią futbolu, jest też częścią naszej gry. Użyliśmy nagrywania wolumetrycznego, by uchwycić więcej chwil z prawdziwej piłki. Nie, no to, to te nagrywanie wolumetryczne to to już było. To już, było, to już było przy okazji, przecież po poprzedniej edycji gry pokazywali takie nagrania z Halanem, który strzela Użyliśmy sobie bramkę. Wolumetrycznego, by uchwycić więcej chwil z prawdziwej piłki i Także to już było używane. Bęc. ...będą prawdziwe ruchy, bramki, style gry i oczywiście cieszynki 20 tysięcy piłkarzy oraz zespołów. Nice! W zeszłym roku style gry odniosły wielki sukces i chcemy rozbudować ten element. W FC25 pojawią się nowe bramkarskie style gry. O, bramkarskie style gry to jest coś, czego mi brakowało przez całą FC24. Także to jak najbardziej na plus. Elementów, Faule taktyczne. Nowe sztuczki. Zmiany wizualne w nakładkach. Faule taktyczne. Czyli że co, że będzie można po prostu follow'ać? Tylko mam nadzieję, że sędziowie wtedy naprawdę będą karać, nie? Zawodników żółtymi kartkami, bo... Przecież to i tak teraz dosyć nie jest jakoś mega ciężko, wydaje mi się, z follow. chociaż... No jak ci się urywa zawodnik... No niby można zrobić tego ten mocniejszy odbiór, ale no może jakoś łatwiej będzie. Faktycznie. No w sumie może być ciekawą opcją taki full taktyczny. SI, realistyczne ruchy koszulek oraz materiałów i o wiele więcej. To właśnie jest FC 25. Witamy ponownie w The World's Game. Co jesteś w stanie zrobić dla klubu? No dobra, no słuchajcie. Powiem tak, trochę gameplay pokazali, zobaczymy jak ten FC IQ wdroży się w grę. Na pewno taktyki będą znacznie inne, znacznie bardziej rozbudowane. Teraz właściwie nawet yy, nagrywałem taki odcinek na Alsen Gaming, gdzie mówiłem o tym, że w sumie mogę użyć swojej taktyki SWIFT 22 do FC-24 i też będzie dobra. To teraz może faktycznie te systemy, taktyk będą dużo bardziej rozbudowane i może to być znacznie. Ciekawsze, może być znacznie więcej kombinacji. Oby, oby tak było. Oby tak było, bo jestem za tym, żeby troszeczkę bardziej te swoje style gry yy, yy, wyróżniać między poszczególnymi graczami, a nie żeby każdy tylko grał w podobny sposób ofensywnie. Co o tym sądzicie? Dajcie znaka w komentarzu. Do zobaczenia.